Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym dniu, 31 lipca. Mamy takie wyznaczone dwa fragmenty biblijne. Pamiętaj, że Pan Bóg Twój daje Ci siłę. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. W tym dzisiejszym dniu czytamy najpierw słowo, które Bóg skierował do swojego narodu izraelskiego, który pod wodzą Mojżesza wędrował do ziemi obiecanej. Bóg nie tylko dawał im siłę do takich codziennych problemów i do wędrowania, ale również przypomniał im, żeby pamiętali, iż prawdziwa siła pochodzi od Niego. Gdy spojrzymy do tego fragmentu biblijnego trochę szerzej, to przeczytamy w nim, że chodziło o siłę do zdobycia bogactwa ziemi obiecanej, do jej piękna i do obfitości, która w niej była. Tak się też stało, pod wodzą Jozuego naród izraelski dotarł do ziemi obiecanej i można powiedzieć, że w ten sposób również wypełniło się to drugie słowo, które dzisiaj czytamy, że nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu dane z nieba. Nie wiem, co Tobie jest dane z nieba. Nie wiem, do czego potrzebujesz dzisiaj siły, ale wiem, że Bóg może Cię tą siłą dzisiaj obdarować, bo ją posiada. Innymi słowy, Bóg chce przez to dzisiejsze słowo powiedzieć: moje dziecko, ja mam okna w niebie. One są nadal czynne. One i teraz otwierają się równie swobodnie, jak i dawniej. Ich zawiasy nie zardzewiały. Dlatego chętniej gotów jestem otworzyć je i wylać na Ciebie morze błogosławieństwa i swoją siłę, aniżeli trzymać moje okna pod kluczem zamknięte. Otworzyłem je w dni Mojżesza i morze się rozdzieliło. Otwierałem je dla Jozuego i wody Jordanu cofnęły się. Otwierałem swoje drzwi dla Gedeona i zastępy wrogów uciekły. Otworzę je również dla Ciebie, jeśli tylko nie będziesz mi przeszkadzał i będziesz pamiętał, że siła i błogosławieństwo pochodzą ode mnie. Życzę Wam dzisiaj dobrego, błogosławionego dnia, przeżytego z Bożą siłą, Jego błogosławieństwem. Amen. Zostańcie z Bogiem.